Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj czas na coś zupełnie innego, bo pokażę Wam 10 outfitów zainspirowanych stylem lat 2000. Jestem strasznie podekscytowana, bo jest to mój pierwszy filmik od dawna, który właśnie nie jest o pielęgnacji mojej skóry. Tak więc nie przedłużajmy, przejdźmy do filmu. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby subskrybować i lajkować ten film. I do zo, za chwilę. Tak więc, to jest mój look numer 1. Te spodnie są super. Powiem Wam, że nie byłam przekonana do tych spodni. Widziałam je wszędzie w internecie i strasznie ich chciałam, a z drugiej strony mówię i nie jestem przekonana, bo wiecie, mój brzuch obecnie nie jest w najlepszym stadium, ale naprawdę bardzo mi się podoba. I mam właśnie tutaj takie jakby ściąganie z przodu, jak i również z tyłu, dzięki czemu puła wygląda naprawdę spoko. No i dołożyłam do tego, wiecie, zwykłą taką białą koszulkę, oczywiście chustkę, żeby to wszystko wyglądało jak jeszcze bardziej, wiecie, 2000. No i mam na sobie po prostu zwykłe czarne martensy i naprawdę super się czuję w tym outficie. Takie spodnie to jest w ogóle totalnie mój styl. Ja bardzo lubię takie spodnie obcisłe tutaj i rozszerzane ku dołowi. No i powiem Wam, że ta moda 2000, cholera, no, jest całkiem spoko. Więc tak wygląda outfit numer 2. Zdecydowanie bardzo odważny i zapięty, wygląda delikatnie jak piżama, ale odpięty z koszulką pod spodem wcale nie wygląda to tak źle. Ja mam na sobie taką właśnie czarną, małą torebkę z Lupa, no i oczywiście martensy. I powiem Wam, że całkiem spoko ten zestaw wygląda. Nie jestem przekonana, czy będę miała na tyle odwagi, żeby to założyć gdzieś tak, wiecie, publicznie, ale naprawdę mi się podoba, także może się nawet przekonam. Albo może po prostu będę to nosić oddzielnie. Oddzielnie koszulę i oddzielnie spodenki. Tak na początek, a potem może założę to razem. Ale wygląda całkiem spoko. Dobra, idę się przebrać następnie. Okej, więc w tym outficie czuję się jak legalna blondynka, mimo że blondynką nie jestem. Ta spodniczka ma w ogóle taki bardzo vibe lat 70., jeżeli chodzi o print, no ale krój zdecydowanie lat 60. Zostawiłam ją z takim sweterkowym t-shirtem, to nie jest t-shirt, to jest chyba koszulka, bluzka, na ramionczka z Zary, no i taka malutka torebeczka z Asosa, no i wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. No i mam też takie zwykłe białe Nike, tak więc tak wygląda kolejny outfit. W tym outficie wydaje mi się, że brakuje mi tylko piłki do baseballa. Czuję się po prostu jak, wiecie, jakiś taki baseballista z Ameryki. Ogólnie, no spoko, w sensie jest to coś zupełnie innego, co jakby na co dzień noszę, że tak powiem, ale nawet całkiem mi się podoba. Mam na sobie oczywiście takie, wiecie, zwykłe, białe Nike. No i mówię, no brakuje mi tej piłki po prostu. No, ale ogólnie naprawdę spoko. Fajnie, że ten zestaw można nosić osobno, no bo ta koszula też ma wiele różnych kolorów, tak więc fajnie będzie ją właśnie stylizować z różnymi innymi spodniami, jeansami i tak dalej. No, ale też można nosić na przykład te spodenki po prostu z takim krótkim t-shirtem. No, całkiem spoko. Zdecydowanie coś innego, ale powiem Wam, nie jest źle. W tej stylizacji mam te same czarne spodnie, które miałam na sobie wcześniej, ale mam też taki top a la lata 70. Szczerze nie jestem przekonana do tego topu. Z jednej strony jest fajny, bo nie muszę nosić do niego stanika i ma takie super plecy, ale szczerze nie wiem, jak się w tym czuję. Tak, czuję się tak ok, ale bez przesady, że mogłabym iść tu na dyskotekę, ale w sumie nie wiem, czy czułabym się w tym komfortowo, ale wydaje mi się, że takie właśnie połączenie takiego printu trochę lat 70. i tych rozszerzanych spodni naprawdę wygląda spoko, no ale one mają właśnie taką formę lat 2000, więc takie połączenie lat 70. i 2000 wydaje mi się całkiem interesujące. No i mam po prostu zwykłą czarną torebkę, tak samo te sportowe Nike i tak ten outfit wygląda. Ten outfit jest zdecydowanie najbardziej taki stonowany ze wszystkich chyba. Taki idealny na co dzień. Ten sweterek jest naprawdę fajny, taki dosyć gruby i ma taki fajny, zupełnie inny kolor, bo to jest zielony, ale taki bardzo chłodny zielony. I fajne też jest to, że możemy sobie odpiąć te zameczki z każdej strony, więc możemy go stylizować tak, jak chcemy. No i mam do nich takie, wiecie, zwykłe te dead jeansy, zwykłe Nike, tak więc taki mega luźny outfit na co dzień. Myślę, że naprawdę
spoko. Na pewno założyłabym coś takiego do szkoły, ale że skończyłam już szkołę, to do szkoły w nim nie pójdę, ale no gdzieś tam zdecydowanie w tym outfitie pójdę. I to jest, słuchajcie, kolejny outfit. Ja takich spodni szukałam przez tak długi czas, bo one w ogóle, takie oryginalne te spodnie, wyszły chyba od marki Jaded London, ale od razu były wyprzedane. No i udało mi się trafić na te. Powiem wam, że są naprawdę bardzo miłe i takie przyjemne w dotyku i tak dalej. No i wyglądają prawie tak samo, tutaj też mają te gumeczki, rozszerzenia, ten taki, wiecie, jakby acid wash, czy jak to się tam nazywa. Tylko wydaje mi się, że są po prostu na mnie ciut za duże, ale ogólnie w połączeniu właśnie z takimi, wiecie, klasycznymi elementami, typu właśnie białe buty, czarna kurtka i tak dalej, wygląda to naprawdę całkiem spoko. Ja oczywiście zestawiłam to z okularami, bo ja po prostu mam obsesję na punkcie okularów. No ale tak czy siak, wydaje mi się, że naprawdę wygląda to całkiem spoko. W ogóle powiedziałabym, że takim kluczem do właśnie stylizowania tych takich szalonych outfitów z lat właśnie takich 2000-tych będzie po prostu postawienie na jeden taki mocny, trochę dziwny element naszej garderoby, no i reszta już taka bardziej stonowana, żeby po prostu tak trochę się przekonać, przynajmniej ja mam wrażenie, że dzięki temu po prostu będę w stanie takie rzeczy założyć, bo gdybym miała takie spodnie i jeszcze jakąś super ekstra dziwną bluzkę, no to wtedy czułabym się zdecydowanie niekomfortowo, a w takim zestawieniu spokojnie mogę w takich śmiesznych, dziwnych spodniach wyjść. Także naprawdę ten outfit mi się całkiem podoba. Muszę wymienić chyba tylko te spodnie na troszeczkę mniejsze i wszystko będzie git. Ten outfit jest chyba moim ulubionym. Te spodnie są po prostu czadowe. Oczywiście ledwo w nich oddycham, ale to też dlatego, że najadłam się dzisiaj dużo makaronu. No i zestawiłam je, słuchajcie, z taką zwykłą czarną koszulką z Zary, czarną torebką i martensami, ale wydaje mi się, że moja figura w nich po prostu wygląda czadowo. Naprawdę super się w nich czuję i będą idealne właśnie na lato, bo przez to, że właśnie mają taki dosyć cienki materiał, no to po prostu nie będzie mi w nich gorąco i podoba mi się też, że mają taki bardzo, bardzo wysoki stan, dzięki czemu faktycznie wszystkie te crop topy, które mam w szafie, będą do tego pasowały. Także tak wygląda ten outfit. Po prostu cudowny. Daję mu 10 na 10. To jest po prostu taki totalnie 100% mój styl. Więc to jest kolejny outfit. Powiedziałabym, że też raczej taki dosyć zwyczajny. Mam te same właśnie takie dead jeans, jak to się mówi, takie bardzo luźne jeansy, ale ta bluzka jest po prostu tak słodziuśka. Ona ma taką małą różyczkę tutaj i przypomina mi takie koszulki, które nosiłam, jak byłam małym dzieckiem. Po prostu przesłodka. No i mam również tak samo tą zieloną małą torebkę, no i po prostu zwykłe Nike. Taki, wiecie, fajny, zwyczajny outfit na co dzień. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie i w ogóle w tym outfitie byłam, prawie w takim samym outfitie byłam ostatnio nad morzem, także możecie sobie zobaczyć na moim Instagramie. Oczywiście ostatnia stylizacja jest również z tymi cudownymi spodniami, ponieważ są po prostu one genialne i strasznie mi się podobają, ale w takim wydaniu bardziej codzienny, wydaje mi się. Mam po prostu taki, wiecie, zwykły, biały, krótki kardigan, no i zieloną torebkę i tak to wygląda. Taki właśnie outfit może nie do pracy, może nie do szkoły, może do szkoły, zależy jaką kto ma szkołę, ale zdecydowanie taki właśnie totalnie codzienny outfit. Wiem, że te spodnie to jest dużo, ale właśnie wydaje mi się, że w zestawieniu z takim dosyć grzecznym sweterkiem to się jakoś tak troszeczkę balansuje. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Dajcie znać na dole, co myślicie o takich właśnie filmach o modzie i stylizacji i tak dalej, bo dawno naprawdę tego nie robiłam. Wydaje mi się, że w ogóle nie robiłam chyba tego na tym kanale. Tak więc dajcie znać na dole, jakie również jakie są wasze ulubione trendy na sezon właśnie letni. No i co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować, obczaić wszystkie moje socialse, czyli wszystkie moje Instagramy, TikToki i tak dalej. Do zobaczenia!